Tak anonimowi alkoholicy na całym świecie rozpoczynają swoje spotkania. Boże! Boże! Użyć mi pogody ducha. Użyć mi pogody ducha. Abym gonił się z tym, czego nie mogę zmienić. Abym gonił się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi. Odwagi. Abym zmieniał to, co mogę zmienić. Abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości. I mądrości. Abym odróżniał jedno od drugiego. Abym odróżniał jedno od drugiego. Niech się dzieje wola Twoja, Panie, a nie moja. Niech się dzieje wola Twoja, Panie, a nie moja. Cześć. Jesteśmy w Wiśle, na dniach skupienia organizowanych przez misję chrześcijańską Elim. Dla wielu z nas może być to ostatnia szansa wyjścia z nałogu. Oto brat Paweł. Przygarnia wszystkich, którzy stracili nadzieję. Dziękujemy Ci za to słowo, które dzisiaj słyszeliśmy. Proszę Cię, Panie Jezu, aby Twój Duch tutaj przechadzał się po tej sali i poruszał serca, zmiękczał te zatwardziałe serca, które żyją myślami tego świata. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś tutaj Twoją obecnością dał nam się odczuć, abyś wskazał nam odpowiednią drogę, którą możemy iść, którą możemy przejść przez to nasze życie. Bądź wywyższony, uwielbiony. Amen. Amen. Musimy przyznać się do naszych niedoskonałości i musimy naszą dumę, kochani, i nasze własne wartości obniżyć, aby Bóg mógł przyjść do nas. Jeśli tą pomoc duchową odrzucimy, to alkoholizm jest chorobą śmiertelną. A kiedy otworzymy się na duchową pomoc, to odkryjemy nowy wymiar życia, taki, któregośmy do tej pory nie znali. Proszę bardzo. Romanku, Romana, pamiętam, jaki ładny jest teraz, proszę bardzo. Taki nigdy nie był. To tylko dzięki temu, że nie pije. Roman, alkoholik. Nie piję już 5 miesięcy. No, czego by to zacząć? No. Pierwszy raz jestem przed mikrofonem, tak? No, ale może zacznę, bo 12 lat temu pierwszy raz to w szpitalu się znalazłem. To byłem w takim stanie, że ordynator nie wiedział, czy z tego wyjdę. Jakimiś cudownymi lekami byłem odtruwany. Popękały mi w oczach żyłki, krwią miałem zalane oczy, w ustach strób. Nie wiedzieli, co ja się napiłem, a to jakiś rojalek był. Było to straszne. Tak poznałem kolegów tam, no i tu Heniek jest nawet, co jak on te pieśni przywiózł do szpitala i mi puścił i powiedział mi tu o Wiśle, no to drugi raz jestem już. I jak ja posłuchałem, to mówię, no muszę spróbować, bo no co za mną. No muszę przyjść i tego. No i pierwszą razą wyszłem tutaj do Jezusa i bardzo, bardzo mnie to wzruszyło, tak? Tak mocno, że no nie wiem, jak to opowiedzieć, no. Dwa razy mnie tu wypchnęło coś na środek. W jednym dniu, no. Coś mnie ruszyło, nie wiem. Teraz drugi raz tu przyjechałem. Bardzo jestem zadowolony, bo w szpitalu mnie dzieci odwiedziły, co ja już nie miałem styczności z dziećmi. Dzieci, siostra, później żona. 3 lata nie żyłem z żoną. No i żona też w szpitalu mnie odwiedziła i na to już jest Bóg to wszystko zesłał, że razem jesteśmy już. Halleluja! Pani, to się spełnia to, co Biblia mówi. Bóg nas powołał ze śmierci do życia. Czy to nie widzimy? Chwała Bogu, kochani, niesamowite. On powołuje ze śmierci do życia. Jeśli jeszcze jesteś śmierci, to On chce cię powołać do życia.
Jedynie On może cię pochować. Więc bez względu na to, jakim wielkim jesteś grzesznikiem, Bóg cię kocha. Bez względu na to, jak wielkim. I to jest, kochani, ta wspaniała wieść dla nas. Panie mój, o Panie mój, by mi Pani nic nie doli. A w ogóle czy jest inny, bo on może nam tu kłamać, a my myślemy. Nie, to za bardzo zmieniło, jestem bardzo z niego dumna. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek alkohol może zniknąć z domu. Naprawdę, Bóg czuwa nad nami i mam nadzieję, że wszyscy tego doświadczą, co ja doświadczyłam razem z moją rodziną. Aleluja. Co jeszcze doświadczę? O, no to za mało. Czyli, że do tego zaczniesz mówić, a ty już mówisz amen. To jest naprawdę coś niesamowitego. Ja to pierwszy raz widziałam i szok. Naprawdę był szok na mnie. Niech ci Bóg błogosławi. Kochamy ją bardzo. Niech ci Bóg błogosławi. Módl się za tymi, którzy mają problem. Bóg cię do tego powołuje. I cieszy się tatusiem teraz, prawda? Tak, jestem bardzo z niego dumna. Bardzo cieszymy się. No Heniu, poprosimy cię, abyś parę słów powiedział, bo to jest tatuś jej. Proszę bardzo. Przywitajcie Henka. Ja chciałem, chwała Panu, ja chciałem powiedzieć, że jestem dumny z mojej córki, bo dzięki mojej chorobie poznała Pana Jezusa. I właśnie była w zeszłym roku na amerykańskiej, polsko-amerykańskiej misji takiej, gdzie tam właśnie zbliżyła się do Pana. Alleluja. Za to Panu jestem wdzięczny. Alleluja. Ale to ten płacz jest, nie jest jakiś smutek, jakiś, to jest radość. Z czego jestem wdzięczny Bogu i Panu Jezusowi. Alleluja. Amen. Jak Bóg na Boga stawi. To są niesamowite rzeczy, które Bóg czyni. Kochani, Bóg to chce czynić i tu na naszych terenach. My jeździmy nawet w jedną stronę ponad 300 km i dzisiaj cieszymy się, co Bóg czyni. Tutaj bracia będą grać pieśń i śpiewać. Ja zapraszam cię, jeśli masz tą wielką potrzebę, przełam się i pozwól Jezusowi, aby wyznać mu wszelki swój grzech i brud. I tu przychodzi uzdrowienie w ten czas. Zachęcam cię podczas tej pieśni, przyjdź tutaj do przodu. Prosimy bardzo, jeśli chodzi. Oh,
niektórzy mówią, że Bóg ich zostawił. Nie. Ja jak piłem, to ja się odsunąłem od Boga. Mówisz o trzecim kroku, jakkolwiek go pojmujemy. To jest ważne. Myślę o Bogu, ja tak myślę, Bóg jest jeden. Uwierz w to. Pan już wierzy, ja uwierzyłem. Przyjechałem, uwierzyłem, zobaczyłem. No ja też wierzę w jednego Boga. Tego co wiara katolicka, o którym mówi, nie? Nie wierzę tam w jakieś te Allahów tam arabskich, bogów, bóżków. Mówisz o Allaha. Jak on będzie wierzył w tego Allaha, u mnie będzie pił. Nie będzie. Dobrze będzie mu z tym. Nie muszę wierzyć w tego Allaha, ale żeby nie pił. On w takiej się rodzinie urodził i tak żyje. No, ja się urodziłem w takiej rodzinie. Ja byłem ten pijany, nie? Istny diabeł, tam kradłem, biłem, nie? Też. Za kasę. Boga w sobie nie widziałem w ogóle. A za jakiś czas już później było mi źle z tym i zacząłem właśnie ryczeć i prosiłem go o pomoc. Przecież mówię, ja jestem innym człowiekiem gdzieś w środku. A to już zanikało. To moje zło było już większe ode mnie samego. Jak byłem trzeźwy, to widziałem się jako dobrego człowieka. Jak piłem, nie. Ja cały czas toczyłem walkę w sobie. Słuchaj. Czasami jeden wygrywał, czasami drugi. Dobro i zło. Jak ten Bóg i diabeł, nie? Ja coś ci powiem. Ja jestem Stasiak. Tam z tyłu... Dzisiaj wygrywa ten... Tam z tyłu... Tam z tyłu też ten Stasiak za mną ciągle chodzi i mnie... Chce wziąć mnie, żebym od nowa pił. Ja się temu drugiemu Stasiakowi nie daję. Bo żyję teraz na nowo. Jutro musimy jechać jednak do lasu po obiedzie. Tak może w plenerze, Myszek, zobaczy, że niebo jest otwarte, bo Pan jest nad tobą czuwa. Na wschodzie i południowym zachodzie Polski jest sporo chmur, może tam nawet spaść deszcz. Na razie jest jeszcze dość chłodno, więcej o pogodzie w wiadomościach Radia Z to drugi, a druga za minut 7. A zawsze w moich modlitwach w Wiśle jest moja córka. I modlę się też w Wiśle za moją teściową. Modlę się za moich rodziców i modlę się za żonę się moją modlę, za moje dzieci. Ich wymieniam na samym końcu, jakby byli najważniejsi. Modlę się, żeby Pan Jezus dał im wytrwać. Żeby mieli lepiej, żeby nie musieli cierpieć tak jak ja. Tak jest to w mojej modlitwie. Żeby mi wybaczyli. Zbyszek jeszcze się nie przekonał. Przypuszczam, gdzieś szuka tego Boga, może tam jeszcze nie znalazł. Może do niego nadejdzie lepsze czasy, lepsze dni, może gdzieś go znajdzie. Bóg jest jeden, a drogi do Boga są różne. Ja już tą właściwą drogę wybrałem. A Zbyszek nie znalazł tej drogi jeszcze. Może kiedyś znajdzie. On tylko widzi Boga tylko w kościele. Wiem, że Bóg jest wszędzie. Ja się modlę za takich ludzi, którzy jeszcze cierpią. Zbyszek jeszcze cierpi. No Bóg to może kiedyś znajdzie tę drogę. Ładna dzisiaj pogoda, można zdjęcia złapać. Do słońca nie sięgniesz, nie? Teraz po słońce, Józef, co? Możesz? Dni skupienia w Wiśle trwają od rana do wieczora przez kolejne 3 dni. Nie na to, na co patrzy człowiek. Oczami patrzy na to, co przed oczyma. Bóg patrzy na serce. Bóg znał moje serce. On się napatrzył dość na moją niedolę. On słyszał mój głos rozpaczliwy. Powiedziałem sobie tak. Boże,
jeżeli naprawdę jesteś. Jeżeli ci ludzie mówią prawdę, to zmień mnie, bo ja już nie dam rady, jestem bezsilny. Już tyle razy w życiu próbowałem, nic mi nie wyszło. I zawołem, Panie, wybacz mi wszystko. I jeżeli jesteś, udowodnij mi, że jesteś żywy. I oddałem mu swoje życie. Modliłem się akurat z Pawłem. Kochani, każdy musi przeżyć swoje nowe narodzenie. Jeżeli dziś podejmiesz decyzję, możesz być szczęśliwy nie tylko 20 lat, ale całą wieczność. Jeżeli dzisiaj moje świadectwo i te świadectwa, które tu słyszysz, przekonały cię, że jest ktoś, kto może ci pomóc, nie zwlekaj, wyjdź. Może już byłeś tu, może jeszcze się nic w swoim życiu nie wydarzyło, ale wyjdź tak, małe dziecko, wychodzi do ojca, wyjdź do Boga, powiedz mu, Panie, ratuj mnie, ja już nie mogę, bo opuszcza twoje serce. Jeżeli nie odczułeś, jeszcze raz wyjdź. Wejdź do skutku. Decyzja należy do ciebie. Oddajmy, kochani. Przyjdzie nam dzień, Jezusie Najświętsze, przez Barana krew weźmy tam. Wszyscy to śpiewają, go wielbią, wywyższają Boży to. Przyjdzie nam dzień, Jezusie Najświętsze, przez przyjdźmy tam śpiewaniem kąpielią, wywyższając Boży dom. Przez ciebie, przez twoje zwycięstwo mogę być zwycięzcą nad wszelką mocą diabła. Oddaję się Jezusowi. Jego krew oczyszcza mnie. I ty przyjdź teraz do mnie. I zamieszkaj we mnie. Twoim Duchem Świętym. Dziękuję ci, że słyszysz mnie. Pragnę tego. Panie Jezu, błagamy cię. Dziękujmy Jezusowi za wszystko, co nam dał, za jego śmierć na krzyżu, przez którą chwalił nas, za to, że yeah.
swoje życie już powierzyłem Bogu swojemu, właśnie katolickiemu w kościele w czasie spowiedzi. Życie swoje powierzyłeś? Mhm. Swoje życie, swoje problemy. Przyznałem się do swoich błędów popełnionych. Ważne. Dorosłem do tego wreszcie. Zacząłem żałować. To ważne jest, żeby przyznać się. Też ja z początku prosiłem właśnie o półtora roku, ja prosiłem Boga, żeby mi dał wszystko, to znaczy dał trzeźwość, nie, żeby mi się zaczęło układać. I nie piłem, ale gówno z tego miałem. W kółko go prosiłem, błagałem, ryczałem nieraz i gówno z tego miałem właśnie, bo nie powierzyłem siebie, ja to już zrobiłem wcześniej. Potem mi niektórzy mówią, że dlaczego ja nie pójdę powierzyć swoje życie Bogu. Ja już powierzyłem. Przy spowiedzi ja później pokutę tam miałem jakąś, nie? Ja raz w miesiącu chodzę. Już drugi raz byłem w ogóle, no bo już dwa miesiące nie piję. Już, na razie. Słuchaj, pan jest... Dobrze, super się czuję. Super się czuję, jak oni tutaj się cieszą z tego. Ja też się cieszę, mi też się układam. Ale dlaczego mówisz na razie dwa miesiące? No na razie dwa. Dlaczego na razie? Mam nadzieję, że będzie ich dużo, nie? Ja i masz nadzieję. No kurde, no dlaczego dwa? Jak też miałem dwa miesiące? Ja to jestem z góry. On daje nadzieję. On daje wiarę. Ja się modlę o to. Cały czas właśnie. Dzisiaj też. Żeby dał mi więcej wiary. Bo ja mam malutko. Co ja mam tej wiary, nie? Zapracował sobie. Kiedy zazdrościłem, bo nie byłem tak szczęśliwy jak tamta osoba. O, nie byłem tak.